28 września wspominamy świętego Barucha, proroka. Baruch, prorok Starego Testamentu, był synem Neriasza, a uczniem i wiernym towarzyszem proroka Jeremiasza. To on spisał jego groźby i nie bez narażania się odczytał je ludowi. Gdy zwój zniszczono, spisał je na nowo. Zebrał też w jedno sporo uwag biograficznych, rozrzuconych po różnych miejscach. Z Jeremiaszem dzielił niebezpieczeństwa, pocieszany przez proroka. Po zburzeniu Jerozolimy, na jesień 584 roku przed Chrystusem, zawleczono go wraz z mistrzem do Egiptu. Był świadkiem męczeńskiej śmierci nauczyciela, ukamienowanego w Egipcie. Żydowski historyk Józef Flawiusz utrzymuje, że ostatnie lata Baruch spędził w Babilonie. Na pewno miał niemały udział w redagowaniu Księgi Jeremiasza. Jako bardziej dyskusyjny przedstawia się problem księgi opatrzonej jego własnym imieniem, Księgi Barucha. Nie dochował się jednak do naszych czasów oryginał hebrajski. Znamy ją więc z późniejszej redakcji greckiej, która u Żydów nie weszła do kanonu Ksiąg Świętych. Jest niewątpliwie utworem złożonym, zawierającym różne dokumenty. Nastręczają one biblistą wiele nierozwiązanych do dziś pytań. Osobny problem stanowi przy tym dołączony do nich list Jeremiasza. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszych słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam